chcą o tym pamiętać. I powiedzmy za 20 lat już będzie zupełne przepisanie historii, więc trzeba być na to przygotowany, trzeba rozumieć takie mechanizmy. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie na to wszystko trzeba odpowiadać. Trzeba mieć jakąś wizję, jakąś politykę historyczną, ale jak się nie ma tej tożsamości tak, samemu, to jak można po prostu z tym walczyć? Ja tutaj coś powiem jeszcze w tym kontekście właśnie w obronie profesora Rotfelda, bo on wstrząśnięty wrócił z tych Stanów Zjednoczonych i powiedział, my przegraliśmy bój o historyczne po prostu o to, czym były te obozy. Powiedział, tutaj podał przykład właśnie tej bardzo konsekwentnej polityki niemieckiej, którą on jakby pokazał w tym wywiadzie jako taki przykład dobry do naśladowania, tylko że jakby po naszej stronie jest oczywiście prawda, która ta polityka niemiecka jakby zmierzała do tego, żeby właśnie to słowo niemieckie zastąpić pojęciem nazistowskim. I że tutaj Rotfeld powiedział, że my powinniśmy być bardzo konsekwentnymi jakby piewcami tej prawdy o tym, czym była zagłada i czym były obozy koncentracyjne na ziemiach polskich, że w nich oczywiście ginęli również Polacy. No ale o czym my tutaj mówimy, skoro na stronie Instytutu Pamięci Narodowej nie ma podstrony o polskich obozach, o Niemcach, o niemieckich obozach koncentracyjnych, już się przyznałem. Aczkolwiek zarządów chyba AWS-u, jeśli się nie mylę, minister Ujazdowski zmienił nazwę Auschwitz na niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz, więc no, to jest jakiś krok w dobrym kierunku. No ale to musi być bardzo taka zorganizowana akcja historyczna. To muszą być publikacje też po prostu nie wydawane po polsku, to zresztą Marek zawsze mówił, tylko właśnie czy to w języku angielskim, niemieckim, francuskim, prawda, w Izraelu po prostu musi coś na ten temat się ukazać, bo inaczej to liczy się tą bitwę o pamięć po prostu przegramy i na końcu zostaniemy sami z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi. Ja mam takie pytanie, bo dopiero co byliśmy w Brukseli na tym proteście w imieniu telewizji Trwam, w obronie telewizji Trwam i zaszokowany byłem tymi zmianami, jakie zaszły w Brukseli w związku z Unią Europejską. To znaczy, ja to ubieram jako rakowa narość na zdrowym ciele Europy. I chciałbym komentarz pana profesora usłyszeć, jak pan odbiera książkę Anatolija Golicyna Nowe kłamstwa w miejsce stare. Czy to można w jakiś sposób ze sobą wiązać i... bo to jest pewna teoria. Ostatni raz tą książkę czytałem 25 lat temu, jak wyszła. Jest to jedna z książek. Ale to nie jest nowa teoria. To w wywiadzie w CIA funkcjonowało od lat 60. Takie myślenie. I jeszcze polscy instruktorzy wywiadu amerykańskiego kontrwywiadu uczyli na temat takiego podejścia dialektycznego Sowietów od dawna. Normalnym ludziom to się po prostu nie mieści w głowie. Polscy przedwojenni. Tak, przedwojenni, tak oczywiście, przepraszam bardzo. Przedwojenni oficerowie polscy oddziału drugiego naczelnego wodza trenowali Amerykanów po wojnie. Na przykład Bill Casey, późniejszy dyrektor CIA, był oficerem łącznikowym OSS przy rządzie polskim w Londynie. W każdym razie polski wywiad przed wojną był chyba jedynym wywiadem w Europie, który się nie dał złapać na operację tak zwaną trust, czyli trust. Nie zgadzam się z tym, ale... No, w porównaniu ze wszystkimi innymi polskimi wywiad się nie da złapać. Reszta naprawdę wzięła to wszystko za dobrą monetę. Myślę, że jest to metoda, o której trzeba wiedzieć. Odradzam natomiast zero-jedynkowej koncentracji na takiej metodzie, bo w tym momencie człowiek jest tak sparaliżowany, jak gdybym zaoferował panu fontannę mądrości w postaci protokołu Kmetsu Syjonu.
jest jedyna książka, wszystko tłumaczy świat, więc nic się nie da zrobić. Aha, wiem, feministka za każdym drzewem. Nie, jest to w Biblii, na jednym z moich seminariów, gdzie uczę historię teorii, teorii spiskowej. I gdzie pokazuję przez właściwie kilka tysięcy lat rozmaite takie sprawy. Jest to jedna z 40 pozycji podstawowych, które czytałem. Nie można się zakochać, znaczy odradzam zakochanie się w jednej pozycji. A jak zaczyna się seminarium, to dzieci muszą przeczytać Chesterton, The Man Who Was Thursday, jak to jest po prostu? Człowiek, który był czwartkiem. Ja nie wiem, czy to zostało przetłumaczone. Tak. A druga rzecz, Umberto Eco, Foucault spędził. Wahadło. Chodzi mi o to, że czasami poeci i literaci lepiej potrafią paranoiczny stan, w których rzeczywiste spiski istnieją, przedstawić, niż ci, którzy to praktykują. Albo w suchy naukowy sposób usiłowanie tłumaczenia no, po prostu brutalnie nieludzkich zachowań i o, jak to się Sławek pisze, się nauczyłem od niego kombinacji operacyjnych, prawda? To nam po angielsku się inaczej nazywa. Ale ładnie by można było przetłumaczyć. No, i oczywiście daje, potem się, po tym jak popatrzą na poezję, po tym jak popatrzą na literaturę, to studentom daje rozmaite przypadki. Chyba najbardziej szokującym dla nich jest wyjmowanie czerwonych skarpetek z szuflady i wkładanie do innych. Jak Stasi przychodziło do takich motylkowatych, jakichś poetów czy muzyków, to im przekładali ręczniki i organizowali ręczniki według kolorów, albo skarpetki przewijali na drugą stronę. Albo usunęli wszystkie majtki. Tak, wszystkie majtki. I tak człowiek potem mówi do swojej dziewczyny, żony, czy mamy, czy taty, wiesz co, nie ma majtek. A na początku to jeszcze rodzina i najbliżsi mówili, no rzeczywiście coś w tym musi być, ale po dwóch miesiącach myśleli, że on jest wariatem. I taka osoba, szczególnie bardzo krucha, wariowała. I zwykle dzieci amerykańskie pytały się, ale po co to robić? Bo to nie jest racjonalne dla człowieka wolnego, dla człowieka zachodu, który nie można, czy w teorii przyjmuje to, co ja mówię, ale mniej więcej tak, jak uczę w innym seminarium na temat democide, czyli mordów na ludności z powodów politycznych. Nie tylko ludobójstwa, ale po prostu mordów, masowych mordów politycznych. Jak to Pol Pot tak zrobił? No zrobił. No to dlaczego dzisiaj ambasador Stanów Zjednoczonych i szef USAID, czyli tej amerykańskiej państwowej firmy, która pomaga gospodarce się odbić od dna, dlaczego oni promują komunę? No bo tylko komuna została, tak, to co potrafią jakoś tam czytać i pisać, czy mają w okularach zlikwidowano. Nie tylko w okularach, tam dzieci ofiar nie wiedzą, co się z ich rodzicami stało i nie wierzą. Znaczy, niektórzy byli świadkami, jako mało lat, że ich rodziców i dziadków zamordowali, ale nie wierzą, tak byli zaintrygowani, że to było na masową skalę, więc nie potrafią się wyabstrahować z poziomu wioski. I są dalej bezradni. W tej chwili postkomuniści tam potrafią przyjechać do jakiejś wioski pod Phnom Penh i walić wszystkich bezkarnie zupełnie, to jest demokratyczne państwo prawa oczywiście, żeby sobie willę pobudować, bo jest dobry widok. Dzieci ubeków się rozmijały Mercedesami i Lexusami, tylko że te dzieci ubeków są spadkobiercami tych, którzy wymordowali od 1/3 do połowy narodu. To jest zupełnie świeże i to w ogóle nie funkcjonuje. Dopiero w tej chwili jakieś tam były usiłowania, żeby proces zrobić tym czołowym. Znaczy udało się, bo jeden się przyznał do winy, bowiem przeszedł na chrześcijaństwo w więzieniu. A reszta powiedziała, co, myśmy wykonywali rozkazy, to wszystko było dobrze, chodziło o modernizację. Tak, są straszne rzeczy, no, ale dzieci trzeba uczyć, żeby się przygotowały. Panie. Ja tak z obowiązku zawodowego, przez 40 lat pracowałam w Bibliotece Narodowej, właściwie dalej jeszcze pracuję i reprezentuję Polską Bibliografię Narodową i mogę powiedzieć, że
zwłaszcza w biografii polowników zagranicznych od 1 września 1939 do teraz, wszystkie adnotacje zostały wyczyszczone przeze mnie i mój mały zespół i określenie obozy nazistowskie czy hitlerowskie zostało zmienione na niemieckie obozy. Czy zmieniła Pani wszystkie radzieckie na sowieckie? Nie, tego to nie była. To następny projekt, bardzo błagam. W tej chwili wprowadzam do komputera właśnie tę bibliografię II wojny światowej. Sama jedna to robię, bo Biblioteka Narodowa niszczy Instytut Bibliografii. Fajnie. Także się pochwali. Ja bym prosiła, żeby Pan Profesor się ustosunkował do wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat planów co do Polski przewidywanych przez właśnie nasze silnych sąsiadów. Chodzi o przeprowadzenie obywateli Izraela strategiczne do Polski. Wie Pani, Alan Paul powiedział mi, on napisał książkę o Katyniu. On jest dziennikarzem, jest południa Stanów Zjednoczonych, Alan Paul powiedział, zobacz, jak się gotuje w Izraelu, do mnie mówi. Oni już sobie szykują apartamenty nad Wisłą, bo ten Izrael drugo nie pociągnie. Mówię to dlatego, że Grzesio, który do nas przychodzi bardzo często do Instytutu i pomagamy jak możemy, kiedy prosi, to nie są wcale żadne paranoiczne stwierdzenia, jak wielu tutaj ludzi mu niechętnych opowiada. Natomiast, no co, jest Unia Europejska. Jeżeli moi dziadkowie się wywodzili z Polski, dlaczego nie mam dostać polskiego paszportu? I moja taka przeżywana ciocia, która jest konsulem honorowym Polski w Miami, ciągle dostaje prośby z Kostaryki, z Brazylii, Bóg wie skąd. Od wnuków i dzieci, osób, które się urodziły w Polsce żydowskiego pochodzenia, oni chcieli paszporty polskie, paszporty Unii Europejskiej. Nigdy przecież nic nie wiadomo. W tej chwili idzie taki. Nie, ona nie wydaje. Ona jest konsulem honorowym. Trzeba spełnić pewne kryteria. W tej chwili idzie taki atak na Izrael, że zupełnie nie wiadomo, ile to będzie trwać. Nie, no Grzesio jest poetą, artystą, kamerzystą, reżyserem, on nie jest od tych wielkich tomów. Także Grzesio bym zawsze brał ze szczyptą soli, bo jest artystą. Artyści mogą sobie mówić, dla nich moja córka zawsze mówi last year, to znaczy w zeszłym roku, a chodzi albo wczoraj, albo przedwczoraj, albo tydzień temu, bo dalej nie pamiętam. A artyści mówią, no to dzisiaj już. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, tacy ludzie jak Mickiewicz czy Krasiński czuli, byli tak wewnętrznie rozregulowani, że czuli pewien dotyk Boga, w związku z tym czuli się wręcz kasandrycznie na pewne tematy. I chcieli bardzo, żeby wszyscy natychmiast im uwierzyli i natychmiast zareagowali. A tak się przecież nie dzieje. Nie będę się zwracał do biednego Sławka, który tutaj mnie broni zawsze i ja opowiadam, ale ja nie wiem, mogę potem cię wypowiedzieć jak najbardziej, ale ogólnie gadam ciągle mniej więcej o tych samych sprawach, żeby ludzie się zajęli swoimi interesami i opowiadam. I potem to się staje. Mogę pani, zapraszam do swoich artykułów, potem to się dzieje. Pamiętam na początku lat 90. Marek, co ty się przyczepiłeś do komuny, że przejmuje banki? Dobrze, że się zajęli gospodarką, to się odczepią od polityki. No i pandemii byli u władzy, no. Przecież było wiadomo, że komuna wróci. Bowiem rzeczy nie były załatwione do końca. I to nie było żadne wtedy, było znane to za oszołomstwo. I w końcu jak komuna wróciła do władzy, to jeden z tych braci Smolarów napisał artykuł w Gazecie Wyborczej, gdzie powiedział, no właściwie jak my żeśmy nie zrobili nic, żeby nie powstrzymać, to znaczy, że zakładaliśmy z góry, że komuna wróci. No i o co chodzi? Ja chciałam zapytać jeszcze o coś, tak poza wszystkimi tematami, które panowie poruszają.
bardzo fajnie się siedzi, słucha, bardzo ciekawe spotkanie i w ogóle super hiperjur. To są zawsze, jak z panem się spotykamy. Panie profesorze, to jest bardzo fajnie. Ale mam pytanie zasadniczej natury. To wszystko powinna słyszeć młodzież. Jakie panowie, czy pan szczególnie, ma możliwości, żeby spotykać się z młodzieżą licealną na przykład, akademicką, uniwersytecką? Przecież z nimi musicie się spotykać, panowie. Musicie im to przekazać, co mam mówić. Oni muszą powiedzieć, bo nam ja myślę, że można coś tego pytania, które jest teraz na swoich spotkaniach profesora Zybertowicza. Kto z państwa przeprowadza... Dobrze, ale fajnie, bardzo mi się podobała, zna się pani na dialektyce marksistowskiej. Dlatego Lenin uczył, trzeba dowalić i w tym momencie się zasłania swoją słabość. Nie. Ale ja pani coś powiem, żeby pani się lepiej poczuła. Wczoraj przemawiałem przed 200 małolatami przez 2,5 godziny. Tydzień temu byłem w liceum i gimnazjum katolickim, to samo. I jeszcze będziemy mieć wizę. Ja się cały czas z dziećmi bawię. To dzieci nie kupują nic. A żebym mógł tu przyjechać, zrezygnowałem na przykład z projektu. Miałem projekt na okazie, musiałem go komuś innemu przekazać. To jest $8,000. Przedszkolo mojej córki kosztuje na rok 15,000. Skąd ja to wezmę, jak się będę ciągle z państwem bawić? Kupcie 1000 moich książek, to wtedy się przyjdę swoją mądrość zaleje wszystko. Ale młodzież nie kupiła? Nie, młodzież nie kupuje, bo młodzież nie ma kasy. Powiedziałem, do młodzieży zupełnie inaczej. Do młodzieży YouTube, do młodzieży Twitter, do młodzieży Internet. Zupełnie coś innego. Proszę zorganizować każde z państwa spotkanie z moim wydawcą, który może powtórzyć, o czym ja z nim gadam, jak jeździmy po Polsce. Żeby wyjechać do Szczecina 10 godzin po drogach PRL-owskich. Z Wilna do Gdańska 12 godzin. Do Szczecina Adolf budował, wiesz? No, nie postaram się. Też socjalista, chociaż na to. Ale powiem, przyzna mi pan rację, że to powinna młodzież usłyszeć. Ale przyzna pan czy nie? Ale robimy. Tak, ale my to ja robimy. Ja pytam, po prostu ściekam obietą, przyprowadziłem pani. Odpowiedzmy stara, tak. Robimy, proszę przeprowadzić więcej, tej, której nie znam. Nie, bo pani nie widzi owoców, no to pewnie właśnie jest tak, że długo będziemy na to czekać, ale to wszystko robimy. No ja wczoraj byłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, miałem spotkanie na temat drugiego ramienia Moskwy i służb wojskowych w Instytucie Socjologii, zorganizował to Andrzej Zybertowicz. A nie z MUS-u, po prostu zorganizował spotkanie otwarte. Nie ma problemu z takimi spotkaniami, bo w dzisiejszych czasach są... Andrzej Zybertowicz napisał tydzień temu świetny artykuł na ten temat. Wiedza bez odwagi jest warta. Jak się ma odwagę, pracując na uniwersytecie, do zorganizowania jakiegoś spotkania, to ono w 90% przypadków będzie. Tak. Ale jak się nie ma odwagi, a ma się wiedzę, którą się kumuluje jakby dla siebie, ja coś wiem, ale po prostu tutaj na tym Uniwersytecie Gdańskim to lepiej nikomu nie powiem, nie zorganizuję otwartego spotkania, przecież te uniwersytety są nasze. Są państwa, po prostu są nasze. Dlaczego one funkcjonują jak szkoły średnie, że o 15 po prostu tam pan klucznik gasi światło i tam ten Uniwersytet Gdański po prostu później zamiera do 8 rano, kiedy tam jakaś pani angielski będzie prowadziła o 8.45, prawda, czy tam pan WF jakiś w piątek będzie organizował na Warzyńskiego. To wszystko, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku. Wolność jest w nas. Jak się ma po prostu tą elementarną taką potrzebę wolności, to się zorganizuje tam spotkanie. I tak jest po prostu zawsze. No nie wiem, na przykład na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jakby od wielu lat w Instytucie Politologii zawsze są organizowane spotkania ze mną. Raz, dwa razy do roku. No, tam jest adiunkt i dwóch profesorów, którzy mają odwagę. Oczywiście oni są tam po prostu atakowani, rektor wzywa, dlaczego i tak dalej, ale po prostu jakby wykorzystując te wszystkie administracyjne zasady, prawda, i tak dalej, są w stanie po prostu to przeprowadzić, tak? Ale jak nie ma tam po prostu, nie wiem, na Uniwersytecie Opolskim mam takich kolegów, fantastycznych w ogóle ludzi, świetnych historyków, tylko że nie mają odwagi po prostu pójść, są już profesorami belwederskimi, nie mają odwagi pójść do dziekana, do rektora i powiedzieć, a ja organizuję jako profesor po prostu spotkanie tutaj z Markiem Chodakiewiczem. I
tam są spotkania w Opolu na Uniwersytecie, ale wiecie Państwo, Pani to je organizuje? Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Wtedy ci moi koledzy siedzą tam na końcu, żeby tam nie było, że oni siedzą tu za stołem, nie biorą udziału, bo oni się po prostu boją. Jakby już niczym nie ryzykują, już są doktorami habilitowanymi, profesorami, mają status samodzielnych badaczy, ale się po prostu boją, więc jak my nie mamy tej wolności w nas, to nic nie zorganizujemy. To jest polska elita. Nie, PRL-owska. PRL-owska. Polska tu siedzi obok. Tak, ja jeszcze chciałam zapytać, dlaczego nikt nie przywołuje publicznie słów pana premiera Tuska, że Polska jest mitem wzmacnianym historią i literaturą? Bo to dało podstawę do tego, co się dzieje dzisiaj z edukacją, całym projektem tej edukacji, z którym zresztą słuszne siły walczą. A nikt tego nie przypomina. Nikt tego nie przypomina. On to powiedział publicznie w Nocie, najpierw w 1996 roku. Potem to przedrukowane zostało. No ja wiem, że to pan tak, ale... Więc nie nikt, chyba że uważa pani, że powinienem się przedstawiać dzisiaj darmo, bo ja państwu znaczy nikt. No jest ja to też sztuczka kontrwywiadowcza, bo wtedy nie wiadomo, z kim się ma do czynienia. Ale nie. Ale ja słyszałem wielokrotnie, jak Donald Tusk mówił, że wyrywa z kontekstu jego różne wypowiedzi właśnie na temat polskości i tak dalej. To nie, to był program polityczny z punktami całymi, tu wygłosił w Nocie i to jest nic nie wyrwane z kontekstu. A pani jest... wierzy w siłę słowa, a nie zawsze... Po prostu nikt go za to nie zaatakował publicznie, tak powiem. Proszę pani, na szczęście pan zadać ostatnie pytanie, tam pan z tyłu się zgłasza. Barack Obama jest bardzo inteligentnym człowiekiem, poza tym jest urzędującym prezydentem. Każdy urzędujący prezydent ma przewagę. Bardzo trudno jest pobić urzędującego prezydenta. Natomiast kontrkandydat jest mydełkowaty. Sam się zdziwił, że jest konserwatystą. Na skali krajowej jeszcze ma jeden problem. On jest Romney. Romney jest mormonem. A ja trochę się bawię w środowisko fundamentalistów protestanckich. Oni mnie nazywają papistą, ja ich straszę inkwizycją. A oni myślą, że ja żartuję. No, ale oni nie żartują na temat tego, jak podchodzą do Romney. Oni go nie lubią. Uważają, że jest sekciarzem. W ogóle nie jest chrześcijaninem. A fundamentaliści stanowią główne zaplecze wolontariuszy, tych wieszających plakatów, robią, wykonujących telefony i tak dalej, i tak dalej. To jest, no, to nie tylko to, no, po prostu powiedziałem, jeden ultrakalwinista mi powiedział wprost, no, wiesz, my się tam zmontowaliśmy, żeby Kościół przywrócić tak, jak był za Pana Jezusa, przeciwko Rzymowi, no ale gdzie jest granica? Tutaj jakaś sekta powstała, w ogóle oni myślą, że są chrześcijanami, zupełnie nie są, to są mormoni. Notabene ja w ostatnich wyborach u nas na wiosce i w powiecie chodziłem z plakatem, żeby wybrać taką kobietę, której dzieci pilnują moje helenki, dziewczynki pilnują moje helenki jako nianki raz na jakiś czas, babysitters. I ona jest mormoną, bardzo porządna rodzina. Oni są rzeczywiście konserwatywni, natomiast Romney jest, percepcja Romney jest taka, że to jest Obama light, że jest taki jak Obama, tylko będzie tak robić jak Obama, tylko że wolniej. Jeden plus u niego jest to, że on się naprawdę zna na przedsiębiorczości. Jest on miliarderem, zna się na przedsiębiorczości. Jednakowoż jest tak drewniany, że to się w głowie nie mieści. Wpuszczono go do jadłodani, taki powiedzmy po polsku najbliższy, a nie jest jumpsuit, nie jest diner. To bar szybkie obsługi. Jak to było? Bar szybkie obsługi taki, a jeśli chcemy coś tam. Bistro. Powiedzmy, no. O, to już za dobre. I on nawet nie wiedział, jak tam z ludźmi pogadać. Prezydent Bush poprzedni, można mu różne rzeczy zarzucić, ale był bardzo tak. Bardzo był podobny na ich poziomie. Romney nie potrafi, chce być miły, ale nawet nie wie, o czym mówić. Że jest coś takiego, jakby, no nie wiem, do profesora Gierenka przyszedł hydraulik, żeby zreparować zlew.
profesor Gieremek z takimi ludźmi nie potrafi poznać. W ogóle profesor Gieremek nie szedł na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten ma bardzo wielki feler, Romney. Jeden z moich przyjaciół jest jego, to się nazywa Catholic Liaison, czyli łącznik ze społeczności, z episkopatu. On jest katolik. Nie, łącznik, liaison, nie spokesman. Jest i jest w kampanii tego Romney, w związku z tym i mam ploty z wewnątrz. Teraz nawet załatwiam, żeby jakieś młode pisowcy pojechały tam i pooglądały, bo mnie poproszono o to. Będzie bardzo trudna kampania. Republikańska strona nie miała dobrego kontrkandydata. Gingrich by wygrał wszystkie. Ja go znam bardzo dobrze. Jakiegoś czasu się przyjaźni z moim szefem od lat 30. To legenda. No, powiedzmy taki konserwatysta, ale to zmieniam. Nie, to najmniej bym miał do zarzucenia. On wszystko odpalił. Tak, to znaczy on by wygrał wszystkie debaty. Jest dużo lepszy od Obamy, potrafi gadać jak nakręcony, nie musi mieć żadnych notatek, niczego. Natomiast nie wygrałby kampanii, bowiem miał najbardziej negatywne opinie wśród elektoratu. Nie potrafi ludzi zaczarować. Nie ma. Konserwatyści płaczą, że umarł Reagan. Nie ma go. I my w Stanach Zjednoczonych nie możemy się sobie z tym poradzić. Najprawdopodobniej wygra Obama, o ile będzie dalej robić gafy, ale nie gafy o Polakach, bo Polacy nie mają żadnych wpływów, to nie ma lobby polskiego. Polska społeczność nie ułoży pieniędzy na kampanie prezydenckie, w związku z tym nie ma wpływu. Jeżeli Obama, gospodarka się pogarsza, mimo że są wakacje, bezrobocie do góry poszło, niedługo wpadną podatki wyższe, co naprawdę rozsierdza ludzi. I jeżeli Obama popełni jakieś więcej gaf i nie będzie mógł sobie dać rady ze sprawami lepiej, no to może przegrać, ale tylko to będzie jego z własną zasługą. Romney nie jest tym, który spowoduje klęskę Obamy. Obama jest tym, który może spowodować swoją własną klęskę. W tej chwili on liczy na to, że na przykład społeczność murzyńska, która jest bardzo religijna, zapomni mu o tych ślubach wysokowatych. W tej chwili retoryka z Białego Domu, która wychodzi z Białego Domu, jest walką klas. Obama wali cały czas w Romney, mówiąc, że pokaż, zabrać mu. Zobaczcie, moi koledzy, którzy są miliarderami, powiedzieli, że oni nie mają nic przeciwko podatkom. No nie mają, bo każdy z nich ma armię prawników, którzy w konia robią fiskusa i ludzie ci płacą mniej w podatkach niż ja. Co więcej, oni większość pieniędzy już dawno przerzucili za granicę. Tak zawsze jest. Bogatych ludzi, chyba że państwo ich zjecie, trzeba się z nimi nauczyć żyć. Żeby się z nimi nauczyć żyć, to trzeba obniżyć podatki, tak żeby im się opłacało inwestować swoje pieniądze, tworzyć miejsca pracy dla innych i rozruszać gospodarkę. Obama robi odwrotnie, więc oni mają pieniądze dzień, coś robią, a jednocześnie, ponieważ są modniasie, to się bawią w Obamę, bo on jest bardzo popularny wciąż, szczególnie wśród elit. Nie wiem, co z tego wszystkiego będzie, naturalnie nie jestem Panem Bogiem, ale bardzo marnie szacuję szansę Romney, chyba że Obama sam sobie strzeli w stopę. Proszę, nasz czas się skończył. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mogę gościa. I zapraszamy. Parlament przegłosował.